Rozwiąż równanie. Rozwiązując równanie, w którym występują wyrażenia wymierne, pamiętamy o założeniach. Nie wolno nam dzielić przez 0, czyli wyrażenia zmianownika nie mogą być zerem. Więc zapiszmy założenie: x plus 3 nie może być zerem, czyli musi być różne od zera. I drugie założenie, x minus 1, również musi być różne od zera. Rozwiążmy to równanie. Wystarczy trójkę przenieść na prawą stronę, czyli dostaniemy x jest różny od minus trójki. I tu przenosimy jedynkę na drugą stronę, czyli dostaniemy, że x jest różny od jedynki. Rozwiązujemy to tak, jakby to był zwykły znak równa się, tylko go przekreślamy. Czyli rozwiązaniem naszego równania może być dowolna liczba rzeczywista, jednak nie może być Minus trójka i 1. Czyli wyrzucamy ze zbioru liczbę minus 3 i 1. Jeśli w równaniu wymiernym mamy więcej niż dwa wyrażenia, proponuję, aby wszystko przenieść na jedną stronę. Czyli dostaniemy 3x przez x plus 3, oddać 5 przez x minus 1 i dwójkę przeniesiemy na lewą stronę równania, czyli będzie minus 2 równa się 0. Teraz musimy nasze trzy ułamki sprowadzić do wspólnego mianownika. Zwróćmy jeszcze uwagę, czy czasem nie można naszych mianowników rozłożyć na czynniki. W obu wypadkach mamy x w potędze, w potędze pierwszej, więc na pewno nie da się tego rozłożyć dalej na czynniki, więc szukamy wspólnego mianownika. W jaki sposób to robimy? Pierwszy mianownik bierzemy bezkrytycznie w całości, a z kolejnych dobieramy tylko to, czego jeszcze nie było. Mamy tu wyrażenie x minus 1, nie było jeszcze takiego wyrażenia, więc je dopisujemy. Natomiast dwójkę możemy potraktować jako dwie pierwsze, czyli mamy jedynkę, nie ma sensu mnożyć tego przez 1. Czyli mamy już nasz wspólny mianownik, przepiszmy go trzy razy. Czyli mamy x plus 3 razy x minus 1 i, drugi, i trzeci ułamek. I to ma być równe 0. W pierwszym ułamku w mianowniku było tylko wyrażenie x plus 3. Podkreślmy to wyrażenie. W liczniku było wyrażenie 3x. I teraz nasz mianownik został pomnożony przez wyrażenie x minus 1. Wiemy, że jak rozszerzamy ułamek. To przez taką samą liczbę, jaką, przez jaką mnożymy mianownik, przez taką samą liczbę trzeba pomnożyć licznik. Czyli również mnożymy przez wyrażenie x minus 1. W drugim ułamku w mianowniku było wyrażenie x minus 1. Podkreślmy je. W liczniku była piątka, więc ją przepiszemy. I teraz nasz mianownik został pomnożony przez wyrażenie x plus 3. Ponieważ mianownik pomnożyliśmy przez wyrażenie x plus 3, to licznik również możemy przez wyrażenie x plus 3. W naszym trzecim mianowniku była jedynka. Możemy ją ewentualnie tu dopisać, bo razy 1. Czyli dopisaliśmy całe wyrażenie x plus 3 razy x minus 1 do mianownika, więc również w liczniku musi pojawić się wyrażenie x plus 3 razy x minus 1. I jeszcze w liczniku była minus 2. Czyli to możemy zmienić na minus 2. Teraz, gdy już sprowadziliśmy nasze ułamki do wspólnego mianownika, możemy je zapisać w postaci jednego ułamka. Wspólny mianownik przepisujemy. A liczniki będziemy tutaj dodawać, a tutaj odejmować. Przepiszmy to jeszcze, czyli mamy 3x razy x minus 1 plus 5 razy x plus 3 i minus 2 razy x plus 3 i razy x minus 1. Wszystko to ma wynosić 0. Teraz zastanówmy się, kiedy ułamek będzie wynosił 0. Oczywiście wtedy, gdy jego licznik wynosi 0. Mianownik był nam potrzebny do tego, aby y, zrobić odpowiednie założenia. Czyli wystarczy już teraz, że tylko licznik przyrównujemy do zera. Czyli mamy 3x razy x minus 1 plus 5 razy x plus 3 minus 2 razy x plus 3 razy x minus 1 ma być równe 0. Teraz uprośćmy nasze równanie. Mnożymy pierwszy nawias przez wyrażenie 3x, czyli mamy 3x razy x to jest 3x kwadrat. Plus razy minus daje minus. 3x razy 1 to jest 3x. Teraz mamy, nawias mnożymy przez piątkę, czyli mamy 5 razy x to jest 5x. 5 razy 3 to jest 15. Teraz proponuję, aby minus dwójkę przepisać. I najpierw wymnożyć oba nawiasy, mnożąc każdy element z pierwszego nawiasu przez każdy element z drugiego nawiasu. Czyli dostaniemy x razy x to jest x kwadrat x razy 1 to jest x. Tu mamy z plusem, tu jest z minusem, czyli zostaje minus x. 3 razy x to jest 3x. I 3 razy 1 to jest 3. I plus razy minus daje nam minus. I to ma być równe 0. Wyredukujmy wyrazy podobne. Mamy 3x kwadrat plus 2x. Plus 15, pamiętamy o kolejności działań, najpierw jest mnożenie. Teraz możemy y, wszystkie wyrażenia z nawiasów pomnożyć przez minus 2, czyli mamy minus 2x kwadrat minus i minus daje plus, czyli mamy 2x minus razy plus daje minus 6x minus razy minus daje plus 6 równa się 0. Redukcja wyrazów podobnych, czyli Mamy 3x kwadrat minus 2x kwadrat to jest x kwadrat. 2x plus 2x minus 6x to nam daje minus 2x. I 15 plus 6 to jest 21 i to ma być równe 0. Dostaliśmy równanie kwadratowe. Obliczmy więc deltę ze wzoru b kwadrat minus 4ac. Nasze b wynosi minus 2, minus 4 razy a to jest 1, i razy c, czyli 21. I dostajemy 4 minus 84, co nam daje minus 80, ponieważ delta wyszła ujemna. Nasze równanie nie ma rozwiązania, czyli zapiszmy, że x należy do zbioru pustego.